Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku najsłabsze ogniwo. Dzisiaj zajmiemy się krążkiem numer 1. Co prawda, już jeden odcinek na ten temat nagrałem, tyle że to dotyczyło stawek na pierwszym krążku w europejskich wersjach najsłabszego ogniwa. A jako że w Europie teleturniej The Weakest Link miał i ma więcej wersji niż na innych kontynentach, to też dzisiaj będą właśnie stawki na pierwszym krążku w najsłabszym ogniwie w wersjach z reszty świata, z pozostałych kontynentów, z Afryki, z Ameryki, z Azji, z Oceanii. No właśnie, po prostu nie będziemy się rozdrabniać, ponieważ no, po prostu tych wersji jest za mało. No i powstała taka oto tabela, gdzie mamy te wszystkie stawki, które występowały na krążku numer 1 w poszczególnych wersjach najsłabszego ogniwa poza Europą. No i nasze zestawienie otwiera 40. 40 to była stawka na pierwszym krążku w krajach arabskich. Potem mamy 50 z Nowej Zelandii. To było $50. Setka. Setka, która występowała w trzech wersjach. W Australii, w RPA oraz w Singapurze. Potem mamy 200 w Australii i w RPA. 250 w Australii i w USA. 500 w Australii, w Chinach i w Meksyku. 750 w Australii, 1000 aż w 5 krajach. No i tu mamy rekord, jeśli chodzi o wersje pozaeuropejskie. Gdyż 1000 to mamy, mieliśmy na pierwszym krążku w Australii, na Filipinach, na Tajwanie, w Tajlandii oraz w USA. 2500 tylko w USA, 3000 w Hongkongu, 5000 w Indiach, 10000 w Japonii i 50000, największa liczba w tym zestawieniu, to oczywiście 50000 pesos w chilijskiej wersji najsłabszego ogniwa. No i tak. No i w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o stawki występujące na pierwszym krążku w pozaeuropejskich wersjach najsłabszego ogniwa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.